Niemal 2 lata trwała realizacja projektu Tworzenie i wspieranie porozumień organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym. Przystąpiło do niego 29 olkuskich organizacji pozarządowych. Głównym celem było zintegrowanie działań stowarzyszeń i samorządu lokalnego. Końcowym rezultatem tego projektu była druga konferencja olkuskich organizacji pozarządowych, na której podsumowano osiągnięcia tego projektu. W tej chwili po 2 latach jest fajnie, no powiedziałabym bardzo fajnie, znamy się, lubimy się, pomimo że są to organizacje, które się zajmują najprzeróżniejszymi problemami. Są to organizacje charytatywne, organizacje działające na rzecz kultury, czy turystyki, czy sportu. Bardzo, bardzo różne, ale może przez to jest to ciekawsza ta współpraca. Jest jednak ta już w tej chwili właściwie widoczna integracja środowiska. Dzięki przeprowadzonej ankiecie udało się zdiagnozować główne problemy z zakresu działalności stowarzyszeń, a potem pomóc je rozwiązać. Każda forma porozumienia jest twórcza i konstruktywna i myślę, że w jakiś sposób integruje nas jako ludzi. Mamy okazję wymienić się swoimi poglądami, jak i również przedyskutować problemy, bo tak naprawdę działamy wszyscy przecież na terenie Olkusza i pracujemy dla społeczeństwa, dla ludzi tutaj mieszkających. Stowarzyszenia stają się coraz bardziej profesjonalne, choć nie da się ukryć, że ciągłym problemem są pieniądze. Istnieją formy porozumiewania się, formy współpracy zinstytucjonalizowane dla organizacji społecznych, dla ruchów społecznych i to jest bardzo dobre. Natomiast nadal jest rozwiązana podstawowa sprawa, jaką jest finansowanie organizacji pozarządowych. Na konferencji podsumowującej projekt zgromadzenie działaczy społeczni wysłuchali wykładu profesora Mariana Niezgody na temat metod i form konsultacji społecznych. Wybrano również 10 reprezentantów z trzeciego sektora do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Olkusz. Organizatorami konferencji byli Stowarzyszenie Dobroczynne Ressakra Mizer, Miasto i Gmina Olkusz oraz ZHP, Komenda Chówca w Olkuszu. Emilia Kotnis-Górka, Przegląd Olkuski Live.